Weronika jest już dużym dzieckiem. Małym. No małym, ma dopiero 4 lata, albo aż 4 lata, ale ciągle jeździ w foteliku montowanym tyłem do kierunku jazdy. Dlaczego? Bo tak jest dużo, dużo bezpieczniej, dokładnie 5 razy bezpieczniej. Podczas zderzenia siły przy zderzeniu czołowym spowodują to, że jej głowa i tułów zostanie wciśnięte w ten fotelik. Tak jeżdżą dzieci w Skandynawii już od ponad 15 lat i my promujemy ten sposób jazdy w Polsce. Jazda w fotelikach tyłem do kierunku ruchu jest najlepszym sposobem ochrony przed konsekwencjami jazdy w kurtce. My w kurtce nie jeździmy, ale zaraz pokażemy, czym to może grozić. Jeżeli bardzo mocno napniemy pasy. Jest już dobrze, czy mocniej? Mocniej. Dobra, robimy mocniej. Napinamy pasy. Pomożesz mi? Ciągnij. Mocno. Jest już to bardzo mocno napięte. Tak się przynajmniej nam wydaje. Tak naprawdę oszukuje nas kurtka i między Weroniką a tymi pasami jest prawdopodobnie z 7 do 9 cm luzu, który może być groźny dla niej, kiedy dojdzie do zderzenia. Zapiąłem Weronikę tak mocno, jak było to możliwe. Zaznaczmy teraz taśmą, żeby zobaczyć, jakie luzy ukrywa nam kurtka. Weronika, pomożesz mi? Urywamy kawałek taśmy. Mhm. I przyklejamy w tym miejscu na pasie regulacji uprzęży. To co, Weronika, zdejmujemy kurtkę? Tak! No i zapinamy powtórnie pasy. Zobaczymy, ile luzu ukryła kurtka. Proszę. Halo, halo, tu Ziemia. Jak mnie słychać? Zobaczcie, ile luzu jest pomiędzy pasami uprzęży a moją córką. Ten luz może spowodować tragedię. Między Weroniką a pasami uprzęży kurtka spowodowała luz. Tak wielki, że możemy tu zmieścić jeszcze jedno dziecko. To oczywiście tylko zabawa edukacyjna, ale wiele dzieci jeździ z ukrytym luzem, który może spowodować tragedię. Jaką? Zobaczcie na tym filmie. To, że ten luz może być groźny, mogliście zobaczyć na tym filmie. Zobaczmy, ile go było. Spróbujmy go zmierzyć. Ściągamy teraz pasy bezpieczeństwa i naciągamy, likwidując ten luz. A teraz zmierzymy różnicę pomiędzy poprzednią a aktualną pozycją znacznika na pasie. 13. 13 cm luzu ukryło się pod kurtką Weroniki. Te 13 może być feralną liczbą dla Ciebie. Ten luz będzie szczególnie niebezpieczny dla Twojego dziecka, jeżeli wozisz je przodem. Pamiętaj, by mocno dociągać pasy. I sprawdzamy testem szczypnięcia, czy nie ma tu zbyt dużego luzu. Jeden palec wkładasz pod uprząż, dwoma próbujesz to szczypnąć. Jeżeli coś złapałeś, to jest luz zbyteczny, który zagraża zdrowiu i życiu Twojego dziecka. Ciągniemy to jeszcze trochę mocniej. Uwaga! 3, 4, ciągnij! Wynik jest taki, że uprząż jest napięta jak struna od gitary. No dobrze, powiecie, ale co robić, gościu? Przecież nie wszyscy mają garaż tak jak ty. I nie pójdziemy do samochodu bez kurtki. A no jest na to sposób. Dziecko siada w kurtce, zapinasz pasy uprzęży tak jak pokazałem przed chwilą i dopiero na tak zapięte pasy zapinasz kurtkę. Teraz twoje dziecko może jechać bezpiecznie.